Świerklańcu, na terenie wieloheptarowego parku, otaczającego niegdyś słynny pałac siedzibę rodu Henkel von Donnersmarck, który władał miastem Tarnowskiej Góry i Świerklaniec już w XVII wieku. W północnej jego części znajduje się neogotycki, zabytkowy kościółek Dobrego Pasterza, potocznie nazywany bywa parkowym. Tę uroczą świątynię wybudowano na życzenie hrabiego Guido von Donnersmarcka w latach 1896-97 na wzór berlińskiego Montbijou, co znaczy mój klejnot, według projektu słynnego wówczas architekta Juliusa Raschdorfa z Pszczyny. Później w latach 1903-1905 dobudowano kaplicę grobową, czyli mauzoleum Donnersmarcka. Jest ono ze świątynią połączone neogotyckim krużgankiem o bogato zdobionych łukach i filarach. Na szczycie dachu mauzoleum góruje miedziana figura anioła pokoju. Obecnie stary kościółek w Świerklańcu jest kościołem katolickim, choć powstał jako ewangelicki. Była to wówczas świątynia przeznaczona dla hrabiego i jego rodziny oraz urzędników pracujących w pobliskim pałacu. Podczas II wojny światowej zarówno kościół, jak i mauzoleum nie ucierpiały w żaden sposób. Dopiero w latach powojennych rozgrabiono mienie kościółka. Zniszczono wtedy witraże i organy. Mauzoleum z aniołem na szczycie dachu ponoć nadal spoczywają szczątki księcia Guido von Donnersmarcka oraz jego drugiej żony, księżnej Katarzyny Ślepcy. Do następnego.